Szanowny panie starosto, drogi panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy mieszkańcy. Ja też również chciałbym uzupełnić odpowiedzi ze strony pana starosty na moje zapytania radnego, które złożyłem w różnych sprawach. Szczególnie chciałbym doprecyzować, jaki jest kierunek, który ewentualnie zarząd powiatu zamierza podjąć w sprawie dostępu do wody pitnej w powiecie gołdapskim w razie jakiejś klęski, nie daj Boże, zagrożenia czy tam wojny ze strony wywołanej przez zbrodniarza wojennego Władimira Putina, ponieważ tak zauważyłem i mieszkańcy zwracali się w tej kwestii do mnie, iż jeżeli mamy wodociągi gminne, to w razie, i tu się posłużę jednak temu konfliktu wojennego, to wiadomo, że brak energii spowoduje to, iż będzie utrudniony dostęp do wody. Pan starosta był uprzejmy w odpowiedzi na zapytanie wymienić, jak wygląda sytuacja. I okazuje się, proszę państwa, iż w gminie Dubeninki nie ma żadnych zbiorników na wodę pitną, żeby zapewnić dostęp do wody pitnej mieszkańcom. W gminie Banie Mazurskie gmina w ogóle nie realizuje swojego obowiązku, zrzuciła to na jakąś prywatną firmę, w związku z tym też nie ma takich zbiorników. Jedynie w Gołdapi w gminie są 3 zbiorniki po 1000 litrów nieatestowane plastikowe i jeden 800 litrów ze stali nierdzewnej. No to daje w całym powiecie 3800 litrów. No troszkę mało. W tej odpowiedzi ze strony pana starosty przeczytałem ze zdziwieniem, iż Państwowa Straż Pożarna, również ochotnicze straże pożarne nie posiadają nawet jakichś pojazdów, żeby dostarczyć wodę w razie takiej potrzeby. Ja przypominam, że w czasie konfliktu wojennego na Ukrainie najwięcej osób cywilnych zginęło w czasie prób zdobywania dostępu do wody pitnej. Więc jeżeli państwa bałtyckie niedaleko inwestują w zbiorniki jakieś zamknięte, w możliwość dostarczenia wody, w bezpieczeństwo mieszkańców, no to ja chciałbym wiedzieć, jaki jest plan, żeby zmienić tą rzeczywistość i żeby na 1000 mieszkańców nie było tylko w razie czego 3800 litrów wody pitnej, no bo to po prostu jest sytuacja, która mnie niepokoi, a tak jak mówię, nie znamy stopnia fiksacji wariactwa Władimira Putina i lepiej być przygotowanym w mojej opinii. Wcześniej pewnie są jakieś środki pomocowe z Unii Europejskiej, szczególnie, że teraz się inwestuje w kwestie wojskowości i zabezpieczenia. Może dałoby radę wybudować, nie wiem, czy pozyskać środki, nie wiem, na jakieś pojazdy, które mogłyby dostarczyć wody, albo w ogóle zamknięty zbiornik wody pitnej, bo takie też istnieją. No, nie słyszałem, żeby tu w powiecie, ale takie istnieją. Pan starosta zechce się odnieść do pana informacji. W pytaniu pierwszym. Dostęp do wody pitnej w Gołdapi. Otrzymał pan na to odpowiedź. Natomiast my jako zarząd powiatu prowadzimy działania analizujące możliwości tego, co możemy zrobić. Tak jak sam pan wie, też nasz budżet jest jaki jest i szukamy możliwości na to oczywiście, bo to jest niezbędne i potrzebne naszym mieszkańcom również.